Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Mamy dzisiaj 20 września już, no, czyli zbliża się koniec lata. A tutaj jak widać przywieźli nam kontener, z tyłu za mną stoi. No i dzisiaj na działce wziąłem się za wycinanie no, tych już biednących krzewów. Więc przy płocie wyciąłem żywopłot, proszę bardzo, tutaj i tutaj. No. Tutaj takie osty, ale jeszcze nie wycinam, bo jeszcze jakoś wyglądają. No słoneczniki późno były posadzone, ale zakwitły, jak widać. No zawsze trochę jeszcze kolorytu dodają działce, prawda? No tu Kunegunda, no teraz już awansowała na kapitana, jak widać. No i pilnuje tutaj czujne oko ma na ten ogród działkowy. No idziemy dalej, prawda? Idziemy dalej, zobaczyć co tam jest. No, ale w ogóle to proszę Państwa, ja chciałem, tutaj mamy wystawę różnej marki pojazdów. No Kubica ostatnio zrezygnował i Orlen też z tej stajni, której startował. No nasz komandos dalej pilnuje i siedzi, no tutaj w tych. Proszę Państwa, tu też wyciąłem pod płotem. Ale proszę Państwa, no chciałem powiedzieć Wam na temat tego, co się dzieje w kampanii wyborczej. No bo ostatnio jakieś w telewizji poleciały dziwne spoty reklamowe. Idź na wybory, nie świruj. Tam Przoniak, tam jacyś inni aktorzy znani się pokazali. No mnie tam nie było oczywiście, bo ja jestem tylko aktorem ulicznym. Ale chciałem Wam powiedzieć, proszę Państwa, że tak się nie robi. No, proszę Państwa, no, ja jako ten syn świętej pamięci Tadeusza, żołnierza niezłomnego, który działał w nielegalnej organizacji harcerskiej w Łodzi. SBC go tak skatowała, że był głuchy na jedno ucho i rok siedział w więzieniu. Ojciec zawsze mówił, synu, nie zapisuj się do żadnej partii. No i ja do żadnej partii nie należę. Proszę Państwa, no bo po pierwsze jestem dziennikarzem, a dziennikarz powinien być niezależny w miarę. Jak jeden nurt dziennikarski jest TVN za tą organizacją partyjną, a drugi w TVP za tą organizacją partyjną. Czyli mamy taką telewizję partyjną, a nie niezależnych. Niezależnych telewizji to mało jest i w internecie można tego szukać. Pomorską Telewizję Narodową na pewno można uznać za niezależną, bo mówi to, co myśli. I nie komentuję faktów, bo fakty mówią za siebie. O, cóż ja mogę dodać? W każdym razie mój ojciec, świętej pamięci, jak mówiłem, Tadeusz, mówił mi, synu, nie zapisuj się do żadnej partii, ponieważ wszystkie partie, jakie by nie były, oszukują obywateli i społeczeństwo, bo ich interesem jest dobro ich towarzyszy partyjnych, a nie dobro wspólne obywateli. Dlaczego? Dlatego, że no, każda partia ładuje zaraz jak tylko obejmie władzę w spółki swoich towarzyszy i ich rodziny też. No obojętnie, czy to Platforma, czy PiS, czy jakaś inna partia PSL, czy tam jak to dawniej bywało PZPR. Więc te partie zawsze podobnie działają, bo towarzysz partyjny dla nich jest najważniejszy, bo to ich człowiek, prawda? Więc dlatego uważam, że mówienie społeczeństwu, że ci, co nie głosują, to są idioci, wariaci i świrusy, to jest nieuprawnione, proszę Państwa, no bo z jakiej racji ja jestem świrusem, jak ja nie pójdę na wybory? No ja chodzę, akurat kandydowałem ostatnio na prezydenta miasta Gdańska do urzędu. No proszę Państwa, no ale cóż mogę powiedzieć, te wybory to były z góry ustawione, bo premier Morawiecki mianował komisarzem panią Aleksandrę Dulkiewicz, która była piątym garniturem i której nie znano w ogóle w Gdańsku wcześniej, a została prezydentem. No bo niestety miała już te możliwości jako komisarz i władca Gdańska, no dysponowała aparatem urzędniczym i to jej no, naprawdę dało szansę na sukces i dlatego została prezydentem. No a na dodatek nie pozwolono monitorować tych wyborów, bo jak mi przesłał tutaj informację na piśmie mój człowiek, nie będę ujawniał kto, bo dziennikarz nie musi ujawniać swoich źródeł. Proszę Państwa, przesłał informację, że i miałem na piśmie, że Państwowa Komisja Wyborcza dostała zgłoszenie, że chce Międzynarodowa Organizacja Wyborów w Gdańsku monitorować
Tak, proszę państwa. PKW po zasięgnięciu opinii ministra spraw zagranicznych odmówiła monitorowania wyborów. Tam byli Czesi, jeszcze jacyś inni. W każdym razie, proszę państwa, na Ukrainie wybory się monitoruje. W Polsce się nie monitorowało. Więc to wszystko to jest, proszę państwa, farsa wyborcza. Ja uważam, że wiele razy już startowałem w wyborach, ale teraz to ja nie wiem, czy warto w ogóle, no. Teraz pójdę liczyć głosy. O, i sprawdzę, jak to się tam w tym liczeniu głosów sprawdza. No, kiedyś już byłem przewodniczącym Komisji Wyborczej, bodajże w sztabie wyborczym pięknego Mariana, czyli Mariana Krzaklewskiego. No, ale to już było. No, wtedy to kazałem jednym liczyć raz głosy, a potem drugiej ekipie jeszcze raz przeliczyć te głosy, więc oszustwa nie mogło być. A dzisiaj, proszę państwa, no, różne są możliwości, bo przecież, proszę państwa, to, że my oddamy głosy jako komisja wyborcza do urzędu, a tam wprowadzają te dane do komputerów, komputery mają serwery, wiadomo gdzie, nie wiadomo. Proszę państwa, no, różne rzeczy się zdarzają, no więc jak kiedyś nasz taki znany jakiś tam dawniej wiesz, twierdził, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Pewnie to tak do dzisiaj jest i co tu dużo gadać, nie ma co wijać bawełnę. Życzę wszystkim no, dobrego samopoczucia, no i pracy na działce, najlepiej odpocząć, a nie mieszać się w tą całą pieprzoną politykę, bo to jest nieprawda, że ci, co nie chodzą na wybory, to są źli ludzie. Oni też chcą pracować, spokojnie żyć, mieć rodziny i nie muszą ciągle chodzić na jakieś wiece wyborcze. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. To nie są wariaci, to nie są idioci. To są ludzie, którzy też są obywatelami Polski. Dziękuję bardzo. Ahoj.